Tu Olek, i dzisiaj ze mną, to wiesz. Siemka. I dzisiaj otwieramy karty Pokémon. Yy, ogólnie, to Oluś dostał na gwiazdkę mm. dużo kart Pokémon i pojawią się na jego kanale dwa odcinki z kart Pokémon. Mm. Na pierwszym, czyli na tym, otworzymy mm. yy Arceus yy V Boxa, a na drugim, który pojawi się nie wiem kiedy, mm. kiedy Oluśowi się zechce mm. nagrać. Taki oto zestaw. Więcej o nim powiemy na następnym odcinku. A tak. teraz zabieramy się do otwierania tego. Olusiu, czyń honor, otwórz boxa. Tak jak chcesz. Czy chcesz, żeby był. Mm. Ale tutaj do kamerki. A tutaj się otwiera, czy tu? Jak chcę. A, daj, daj. To. Myślałem, że ty go tak rozerwiesz, ale nie chcesz rozrywać. Mhm. Nie chcę mieć takie ładne ładne O jej, Jusiu, To będzie trudno. Bez rozrywania. Jeju, jakie ja dawno takich boksów, kart nie widziałem. A no kiedyś to sam wybierałeś. No, kiedyś tak. Ale kiedyś to w ogóle inne było. I zobaczcie tutaj. Yy, w ogóle najpierw zanim otworzymy, bo z tym się będziemy trochę męczyć, no, pokażemy bo... co jest w środku. Mm -hmm. Jest tutaj... Yy, cztery, cztery boostery. Tak, są cztery boostery, czyli cztery saszetki z kartami. jedna fałka. Jedna fałka Archeusa. tutaj. Yy, I figurka Kanka, taka. Która jest bardzo ładna. No, zaraz sobie zobaczcie. Mogę to zniszczyć czy nie? Bo no, chyba nie uda możesz, się. Możesz. Albo nie, poczekaj. Nie, a albo... No. Dobra. Dobra, chyba poszło, chyba okay. za dużo nie zniszczyłem. Tak czy... nic to nie, nie zniszczyłem. zniszczyłem. No. Zobacz. Teraz tutaj jest taka podwójna obudowa z tych z wytłoczek, żeby się nie zniszczyło. Opalala, otwieramy. O, tutaj poczekajcie, tutaj jest taki uchwyt zobaczcie. Nie wiem czy to będzie widać. O, tu widać taki uchwyt, żeby wyjąć wytłoczkę z kartą z tej wytłoczki na wszystko. Tylko. Nic on praktycznie nie daje, bo i takiej nie mogę wyjąć. O, 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 dobra, wybiłem wyt, wytłoczkę i... Oj, okay. to pokaż do kamery, ładna fałka. Tutaj fałka Arkeusa. Ładna. Tak, dla wiadomości Arkeus to jest jakby bóg hmm? wszystkich Któryś bogów Pokemon. Tak, Pokemon. tak, stworzył świat, stworzył Pokémony, stworzył ludzi, stworzył, stworzył wszystko tule, po prostu. Stworzył wszystko tutaj odłożymy ją tutaj na bok, o, oprzemy tutaj pięknie o boksa. Hmm? Dobra, dalej. ładny jest ten Zobaczcie tutaj na tą figurka. piękną figurkę. Pokaż, Rusiu do kamerki. Zobaczcie, jaka piękna. Pokażę Wam z tyłu tutaj. Poczekaj, nie możesz tak ruszać co chwilę, bo się y, ostrość traci. No, z tyłu jest taki, nie wiem co to, to jest jakiś kamień mm -hmm. czy coś, ale to z przodu... To jest taka chmura. Tak a, no, no. No, a tutaj jest piękna Arusiu. figurka. Zobacz, piękna figurka 3D. On tu właśnie wylatuje z jakiejś chmury. Wygląda I tak jak jakiś się wybuch. Pędzali, jakby tak, to jest ciekawi, chyba... to jest gumowe. No, tak, taka twarda guma taka twarda. Zobaczcie, on tutaj chyba z jakiegoś wybuchu wylatuje Bo tutaj nie, są to wiesz, ja wiem, on tak Zobacz, z nieba wylatuje nie. Zobacz, tu jest słońce nawet Tutaj są takie Kamienie jakby, które odleciały Zobaczcie o. Więc to on z jakiegoś wybuchu czegoś wyleciał Nie wiadomo I napisz, Tutaj też jest jakiś kamień Piszcie w komentarzach no, Czy zbieracie karty Piszcie w komentarzach, czy zbieracie Czy w ogóle słyszeliście Oglądacie o nich też. Arkeus też sobie mhm. pójdzie tam na dalszy plan. Do... Teraz wyciągam i pokażę do kamery, o, Tutaj jest Aha, kodzik. Kodzik. Chcesz pokazać, widzą kodzik? Mhm. Możecie sobie zobaczyć. Możecie Kto sobie gra w, wpisać. Tam w karty Pokemon online, możecie sobie wpisać kodzik, tylko poczekajcie, aż tu ostroj złapy, bo nie, jakoś nie chce złapać. Proszę bardzo, chwilkę na wpisanie. Kto pierwszy, ten lepszy, wiadomo. Też kodzik sobie tam z tyłu położymy. I są tu cztery saszetki z jak. Patrzę z dwóch różnych serii. Mhm. Są dwie z Brilliant Stars. Jedna z Charizardem, druga. Nigdy nie pamiętam, jak ten pokémon się nazywa. Jak przepraszam tak? Was. Dalej. I mamy dwie z Cosmic Eclipse. Jedna z Blasto, Blastoise i Piplapem. A druga z jakimś, nie wiem, Mrocznym Hołowem. Tylko nie wiem. A nie, to są dwie różne serie, bo tu jest. Cosmic Eclipse, a, a tu jest, jest y, Chilling y, Rage. Się... Ale, Nie, które Olusiu chcesz otworzyć? Najpierw chcę otworzyć dom, serię. Tom? Dobra, to chodź tu do kamerki. Do kamerki, Olusiu. O, uwaga. Olusiu od niedawna zaczął zbierać mhm. karty Pokémon. Takie prawdziwe. Dostał teraz nagwiarskie dużo, dużo. O, zielony kodzik, to nie będzie nic dobrego, niestety. Przełóż kodzik, pokazuj tutaj. I pamiętajcie, Tam wszystko od różnych serii cztery. zależy, ale w Ile większości serii przed? albo się przekłada 4 albo 3. Trzy. Trzy. Dobrze. dobrze, w tej serii już Wam mówię jakiej. Yy, w Chilling coś tam. Yy, chilling rej, Rage. A nie wiem jak to się czyta. Yy, przekłada się cztery karty. Daj, pokazuj, Elusiu. Pierwsza. Mroczna energia. energia. O Hunter. Ha, o Hunter. Mm. Hunter dalej. Trenerka jakaś. Planerin? Nie znam jej. O ja go lubię tego pokemona. On no, śmieszny. Krabo y, Mine... nubble Nie znam go. O Aron. Aron. Jest fajny. jest fajny. Mhm. Lubię arona fajny Snorant. O ten jest słodki też. Snorant też jest fajny. O venipid O Wenipid. Veni. A co to jest z boku? A myślałem, że tu jest jakiś drugi pokemon, a to grzyby. Mhm. Tutaj Snowver, też jest fajnym Pokémonem Slowpoke i to jest no, chyba ten galariański Slowpoke, uwaga, tutaj jest żółty karta. ogon i żółta głowa, Galileid, ma tutaj mamy holo Galileida i ma niestety. Malamara, niestety mhm. zwykła, rzadka karta, ja nawet tego bez holo. Mhm. Dobra, Odkładamy tutaj, teraz ja mogę otworzyć jedną? Mhm. Dobra. To ja wybieram sobie Charizarda. Mhm. Charizarda otwieramy, no. Mam, mam nadzieję, że tutaj też się będzie cztery jak ogóre, otwierało, w, w sensie cztery taka ciekawostka Wczoraj na święta, jak to nagrywamy, to wczoraj były święta, uh -huh. to wtedy nauczyłam się jak otwierać właśnie paczki. Mhm, uh -huh. bo luś tak to wcześniej uh -huh. styczności z kartami Pokémon praktycznie nie miał. Ale dostał, już dwie paczki, taka, no, ale raz, jest filmik sobie Dostał raz tylko taki zestaw. Nawet nie pamiętam skąd on to dostał. O, poczekajcie, tam w kartach pozostała. Nie, nie została. Tutaj kodzik odkładamy. Kodziku nie było. A, nie, był w tamtym. Raz, dwa, no, trzy, cztery. cztery. Uwaga, jak myślicie, jaka energia? Obstawiajcie w komentarzach. Bo ja obstawiam. Energię, tak? To, yy, no tak, po polsku mniej ja więcej obstawiam... Mroku, o. Ja mm -hmm. obstawiam roślinność. Ja też ja też, a roślin... nie, A, ognia. Dobra, energia ognia. Tropius, o, taka tropy, ciekawostka, w Pokemon Go to jest regionalny Pokémon, czyli na przykład w Polsce go nie znajdziecie. Nie pamiętam w jakich krajach Bo on są występuje, czasami też taki ale nie w, w Europie. Go. Że, na przykład, że na przykład są jakieś Claydol. Pokemon... O, Fresh Set. Electabuzz, widzieliście go już wcześniej przy otwieraniu paszki, niestety. Bidów. Bidów. O, ja go Sleazel. lubię. Jego ja go mam w Pokémon Go ewolucję. Grimer, o lubię o, Grimer. Ja, też. ja uwielbiam no, to praktycznie. Pokemon... Ja uwielbiam praktycznie każdego pokemona z pierwszej generacji. Znam je na pamięć. O, Electabuzz. A jaki jest twój ulubiony pokémon z pierwszej generacji? Z pierwszej generacji. Hitran. Uwaga, i rzadką Pibre? kartą jest Excalibur. On wiesz. jest holo czy nie? Nie, 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 nie jest, holo. jest holo niestety. No trudno. Dobra, teraz Oluś otwiera drugą Czuszkę Dobra. Jaką chcesz otworzyć? Mhm. Zostały nam y, Cosmic Eclipses i Brilliant Stars. Ja chcę Cosmic O, z Blastoise'em, to ładnie. Oj, ci się razu. porwało. Aha. Uwaga, uwaga, uwaga. Kodzik odkładaj tam. I ref. dwa, dwa trzy, trzy, cztery. Trzy? Tak. Cztery. Tak, cztery. Cztery tu są. I uwaga, tego. jaka energia? O, o wody. wody. Woda jest tak. fajna. Pokazuj wyglądem. tutaj bardziej do kamerki luczu. A ty mów jakie to Pokemony? Tu. O, ja go lubię tego Pokemona. O, on Dosclops. Mhm. Też go lubię. Fajny. O, Meanwhile. Pamiętam no, jak no. na rajdach Pokemon była cały czas. O, Cosmeon. O, on jest fajny. Ja mam ja kart Pokémon jego pierwszą Wiem, ewolucję. Nie? Tego też mam, ale na innej karcie i mam jego ewolucję jeszcze. O, Aipum. nie lubiłem o. go nigdy. Aipum jest słodki, ale też nie jest za fajny. Deupider, nie Peter. wiem, kojarzę go, on w serialu Alola był dużo razy, ale nie wiem, nie przypadam. o, w ogóle, tego lubię. czy oglądaliście seriale Pokemon? Golet. Golet jest no, fajny. Pokazuj dalej. O! Deerling. Słodko. No, go nie lubię. O! Yang Mao, lubię go bardzo. Trzy, cztery. Uuu! Ale to nie jest jeszcze. A nie, dobra. Jeju, ale i, i tak fajna karta, zobaczcie. No, tak, Tim, y, Malo and Lu I? Lana też jest O, chociaż z... błyszcząca. Też jest z y, Aloli. Mhm. I tutaj... No przynajmniej błyszcząca, mhm. holo. Na razie nie trafiliśmy nic dobrego. Mhm. Ale przynajmniej te tyle no. mogą być. Nie wiem, Z 7 zł. Nie. Mhm. Niestety Olusiu, to nie tak. Taka. Tak, jakbyście nie wiedzieli. I w ogóle jakbyście nie wiedzieli? Im starsze karty, tym droższe karty. Na przykład jak macie. Y Poczekajcie chwilkę. Już jesteśmy. Przerwało nam nagrywanie, bo tam limit czasu wyskoczył. Tam 10 minut przekroczyliśmy, więc się nam automatycznie zatrzymało. Już wracamy. Tu ostatnia paczuszka. Mam nadzieję, że będzie coś dobrego. Nie podglądaj, olej. Jak myślicie. Dobra, znowu teraz. Piszcie w komentarzach, jaką mam wstawiać energię. A my już patrzymy, gdzie jest tył kart tyu kart jest o tutaj o biały kodzik ale nie wiem coś tak mhm. oszukują ja te kodziki. Biały kodziki kiedyś w tych starszych seriach jak były, ja zbierałem jak były... w tych starszych seriach jak ja zbierałem to zawsze jak był biały kodzik to była pałka albo gmax wtedy były gmaxy i exy a teraz nie wiem są już trzecią białą trafiliśmy i tylko jedno holo, mm -hmm. nawet z żadnej fałki. Dobra, pierwsza, jaka obstawiacie energię, jaką ty obstawiasz? No w ogóle, znowu. Ja obstawiam baśniową i. A, psychiczna, mm -hmm. byłem blisko. Mm -hmm. Dalej Double Tarbo Energy. O, o probo go pas. Pokemon go, go lubię, można ewoluować z nosy pasa tylko w obrębie takiego lura specjalnego metalicznego. O, Print Plop. Trafiłeś już tu, a nie, to było. Tutaj patrzcie. Tylko muszę to gdzieś znaleźć. O, tutaj Oluch się bawi. Tak, to jest pierwsza jego forma. Ten, to jest ewolucja tego. E, tutaj pokazane, No, tutaj w rogu są hmm. pokazane. Za każdym, razem, jest jakaś tak, za każdym razem, jak jest ewolucja jakiegoś Pokémona na karcie, to pokazuje. O, Bajzel, obiego. Ja też. O, Haulucza. O, Haul. Nie pamiętam, w jakim on serialu Pokémon był, ale uwielbiałem Nie, jak... Nie, Alola, Nie. On był w Alonie. Yy, Wybieram, jak aż yy, z nim walczył, bo on fajnie walczył zawsze. O, elektrowaz, powtórka niestety. Mm. Bo już dokładnie takiego samego elektrowazu mieliśmy. Bidów, Shings. też lubię Shingx, mam mm. go Shiny w Pokémon. I reversem jest Hitmontop, mm -hmm. a rzadką kartą jest A, wow. Professor Research, mm. ale holo przynajmniej. Mm, holo. Nie wiem, czy będzie widać na nagraniu, ale innych się świecić. Widać. Dobra, Alusiu, chcesz coś jeszcze powiedzieć? Żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. To tutaj jeszcze tylko pokażemy. Trafiliśmy, no to to gwarantowany jest Arkeus V. Jeszcze pokażę. Piękna figurka, naprawdę. Kiedyś w tych zestawach zamiast figurek była jumbo karta, czyli taka... Cztery razy większa mhm. taka karta, po prostu no, specjalna. Tak, jest... No tak, a teraz w tym zestawie jest taka piękna. No, no ona naprawdę jest ładna, mhm. dobrze wykonana. Nie widzę, jak tak patrzę na nią z bliska teraz, to nie widzę nigdzie odprysków farby, zabrudzeń. Więc naprawdę dobrze zrobiona. To, to tyle My chyba się na żegnamy. dzisiaj. Myślę, żegnamy i zapraszamy, bo w następnym odcinku z Kart Pokémon otwieramy ten oto zestaw. Pachaj pa. Hej, pa. No.